Witam serdecznie, wspaniali widzowie. Witam serdecznie. Set 9, ciężko się wbić, ja wiem. A my tymczasem spróbujemy chyba sforsować Kyle. Spróbujemy sforsować Kyle, albowiem widzowie opowiadali nam, że Kyle jest OP. Także cóż, no trzeba się przekonać, czy faktycznie jest OP. I ją sforsować. Mamy do dyspozycji Lee Sina, więc pewnie jakiś rare augmenty dostaniemy, mam nadzieję. Tudzież augmenty, które sprzyjają rerolowaniu właśnie. No i zobaczmy. Oczywiście nie mamy tutaj żadnej demacji. Nie, jest tutaj. Okej, okay, w porządku. Więc zaczniemy w ten sposób. To jest Bastion, to też jest Bastion Shadow Isles. Nawet mamy tutaj potencjalnie. No dobra. Dzisiejsza gra już inaczej. Nagrałem jeszcze jedną grę na dzisiaj. Pojawiła się na drugim kanale. Nie była jakaś turbo satysfakcjonująca, ale jak chcecie zobaczyć, to oczywiście zapraszam. Tymczasem może ta będzie lepsza. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie dużo lepsza. Tymczasem mamy też demację tutaj na stole. Okej, okay, to jest dobry znak. Pytanie, które sobie zadaję. To jest pytanie, czy ja jestem w stanie zrobić ekonomię. Zobaczmy. Tu jest dużo pieszków. Więc chyba jestem w stanie zrobić. Co my chcemy zatrzymać? To jest dobre pytanie. Okej. Okay. Jest Niles pod Ginzu. No i Trade Sector. Okej, okay, to jest idealne. To jest idealne. Nawet nie patrzę, co tam dalej było. Po prostu biorę Trade Sector. Nawet dostaliśmy ze spatulą. To oznacza, że będziemy mogli zrobić demację. No i co? Tutaj coś bierzemy na chwilę, czy nie? No weźmiemy strategów, zrerolujemy. Mamy upgrade. Mamy upgrade taki. Aczkolwiek, no tu wypadałoby... Wypadałoby... jednak mieć ekonomię. Co w ogóle mamy w tej demacji? No, Kyle jest Slayerem. Invoker, dobra, to Invoker tutaj zostanie. Sorcerer, Multicaster. Strategist jest też. Zobaczmy, może uda się jakimś cudem wygrać, chociaż nie sądzę, bo jednak mamy same kloce na stole. No ale spróbujmy. Spróbujmy, spróbujmy. Może coś się tu wydarzy. Może ta popy jakoś wykeruje. Okej, żeby zrobić tę demację, potrzebujemy płaszcza. Płaszcz raczej jest dosyć łatwy do zdobycia. Chcesz zrobić takie coś? Taką hamówę? Zrobię. Ale to chyba nic nie da. Niestety. Dobra, zrobię tak. Ale próbowałem, tutaj schamić. Okej, okay, tutaj nie ma demacji żadnej. Idziemy dalej. Slayera też nie ma. Dobra. No to Kyle'a się tutaj nie pojawia na razie. Kyle'a się nie pojawia. No ale my już tutaj sobie budujemy ekonomię. Wraz z trade sektorem to powinniśmy być w stanie jednak coś tam znaleźć. Także trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć w siłę rerola. Co to jest? To jest demacja. Zabierana. Zabierana demacja. Urf, tamkecz, tamkecz, urf, tamkecz. Bardzik oraz Poro. Poro to jest taki, kurde, dla wszystko, nie? Dobra, tak to wygląda. Robiony jest kulturalny lustrik. Kulturalny lustrik. Tutaj mamy Slayer. To sobie weźmiemy. Pójdziemy dalej. Weźmiemy sobie demację. No i tu wypadałoby kogoś wrzucić. Wrzucimy sobie może... Kurde, może Kalista. To też jest Slayer. Powiem szczerze, że chyba Kalista.
ponieważ Kalista może używać tych przedmiotów, które chcemy na Kaerę. Aczkolwiek Kaera już dawno powinna być tu na stole. Kurczę, strategist. Jego dopiero później znajdziemy, więc moglibyśmy tutaj spróbować. Być może jednak zrobić tę ekonomię. Którego? Dobra, tak zrobię. No bo jednak ta ekonomia musi być, żeby zacząć rerolować, a ja tutaj się wygłupiam. Po jakąś Kalistę, której nie będę grał. Dobra, łuk. Albo spatula. No ale spatulę już mam, nie będę greedy, a tu jest też Kaela. Jest też Kaela, zobaczmy, czy ktoś w ogóle zbiera. Tutaj zbiera chłopek. I on ma tutaj Jaggera. No szkoda, że zbiera, bo troszkę kontestuje mnie. Natomiast ja jeszcze żadnej Kali nie widziałem. Ja w ogóle demacji nie mam aktywnej przez to. Oj, kurde, no, co poradzić? Rerol? Coś tutaj? Nic? No to jednak out. Dobra. No unlucky, kurde, zero Kali. Jak my chcemy te Kali rerolować, jakiej kurde nie ma? Jak to zrobić? Jak tego dokonać? No mam nadzieję, że Lee Sin pomoże mi tego dokonać. Lee Sin reroluje tutaj. O, tutaj ma tyle dwójek chłopek i w ogóle tyle jednostek, że to też jest w cybo. Mam nadzieję, że coś zabijemy chociaż. Ale chyba nie. Już może? Nie, to jeszcze tak długa droga, żeby to zbić. A zabiliśmy, okej. Dobra, 30 golda. To bardzo wolno idzie. Gdzież jest ta Kaela? To jest pytanie. Gdzież ona jest? Tutaj mamy Slayera. To niby też, ale... Idziemy dalej. I jest też Demacjanin, którego już mam. Czy ja jestem bardzo unlucky? Ja jestem bardzo unlucky, bo przecież mógłbym trafić Galio albo Kaela już dawno. Bardzo unlucky mam te rolki, powiem szczerze. Niedobrze, niedobrze. No widzicie, no chcę sforsować specjalnie dla was kompozycję. A tu taki cyk. No zobaczymy. Co ty masz? Ciekawe. To taka kompozycja chyba była jakaś już, która coś podobnego robiła. Dobra, Kalista coś tutaj zabiła na szczęście, więc stracimy trochę mniej. Okej, mamy pełny lustrik. No, chciałbym wreszcie Demacjanina zobaczyć. Wow, jest! Czy ja w ogóle przetrwam teraz? Mam nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że kurde tak. Ach, kurczę, no naprawdę. To tyle szczęścia z tą Kaelą mam, że... Oczywiście to jest ironia. Dobra, no ale przynajmniej już dostajemy jakiś Radiant Item. O, i dostaliśmy też spatulę demacjańską. W tym momencie w ogóle co my tu chcemy? P? P? Giant Slayer chyba też dobry byłby. No dobra, wreszcie jakaś demacja się tutaj trafia. Demacja, dawać demację, więcej demacji. Dobra, mamy to. O kurde, czyżbym szedł dalej? Czyżbym, kurde, szedł dalej po to? No wezmę. Też wezmę.
Też mogę wziąć. Też wezmę. Zrobię też takie. Dobra. Klet level 2 tutaj w razie czego. No i teraz z levelem dodamy tego Galio. Będziemy bez Slayera najwyżej. Na razie jeszcze. Bo to będzie dwie elitki robić. No i ta Kala tutaj, to już nas może zestabilizować. Zaraz się przekonamy. Zaraz się wszystko kurde okaże. Czy ta demacja taka OP? No weźmiemy chyba to. O kurde, pokaż, czekaj. Ile tu jest tych czempionów? Muszę to wziąć. Bo tu jest szansa na dziewiątkę, tak? Więc oczywiście nie możemy nie spróbować. Demacian Emblem. Mógłbym tak zrobić. I zrobić tak. Dostaliśmy tutaj Radianta. Czy to oznacza, że nie potrzebujemy trzeciego itemu? Robić w ogóle? Czy to jest losowe, czy nie? Czy to są najsilniejsze po prostu jednostki? Your strongest Demacians. Demacians. Kurde, no dobre, dobre. Big Grabaki to na pewno jest Urf. Przyznaj się, jesteś Urfem? No oczywiście, że tak. No dobra, to chyba jesteśmy w miarę stabilni, możemy sobie rerolować na tej nadwyżce 50 golda. Powiem tak, widzę, że ta demacja jest mocna. Naprawdę. Jest obecnie chyba broken. Dwa radianty, potężne jednostki, Kayla raczej bardzo mocna, to się dobrze się skaluje z levelem potem. To ma sens. Ja to widzę. Natomiast nie widzę tutaj Kylie podczas rolowania. No cóż. Tam dostałbym champion duplikator. Ale wybrałem emblemat. Teraz problem polega na tym, że i tak potrzebuję 9 poziomu. To nie jest serduszko, to są emblematy. Więc tutaj będzie kurde... ciekawson. Natomiast tu fajnie można komponować to, bo można wrzucić Shena, który się łączy z Galią oraz z Popy. No kurde, nie robimy tu trzeciego itemu, bo ona naprawdę dostaje fajne rzeczy. Robimy Giant Slayera i Eppa. Tutaj skończymy też jakiś itemik. W sumie to dwa i kurde, let's go. Ciekawie. No, byleby tylko szybko te Kyle skończyć. Może jakoś nagle sypnie. Nagle powie, dobra, to jest ten moment, lecimy w to. Miecz. Miecz jest na takiej jednostce, nie, jest na więcej ilości jednostek, dobra. Bo Kaiza jest potężna, naprawdę. Kaiza to jest to. To jest jednostka, która jest bardzo mocna. Ogólnie Void też jest świetny. Void jest naprawdę super do grania. Oczywiście zobaczymy, jak ten set będzie wyglądał 14, bo 14 dopiero się pojawi na oficjalnych serwerach, albo dopiero, albo już. I myślę, że do tego czasu może się sporo zmienić. Tak może być. Wezmę na razie tak. To też wezmę. Może Slayerów zbierać po prostu. No nie, no Kyla. Imponujesz mi. Teraz to wygląda całkiem sensownie. Dobra, nie mogę zbierać tych strategów. Bo przecież ja muszę tutaj zademacjalić. Tu będzie 9 demacjan. Czyli to musi być Klet, który potem się zamieni w Atroxa oraz Maokai, który potem się zamieni w Xantę. Albo w Shen. Shen jest lepszy synergicznie.
Aleksante jest po prostu rozwiązaniem na wszystko, bo potem wykopuje jednostki. No i proszę. Naprawdę kosimy tutaj. Kyla level 2. To chyba jest naprawdę broken trochę. Nie zdziwi mnie to. Dalej. Slayer. Mocniejszy Slayer to jest. To jest kurde mocniejszy Slayer. Nawet nam się tutaj ładnie połączył. No, Kyla, Kyla, ładnie, ładnie to idzie. O, Demacja ta była, kurde! Nie krzyknąłem Demacja i dlatego tego nie kupiłem. No właśnie, właśnie. Nieładnie. Sona jest Demacji. Sona jest, kurde, dobra z tego, co widziałem. Ona cały czas napierdziela tymi swoimi ultami. Natomiast tutaj... Radiant jakiś... To jest świetny item, Boże. To w siódmym secie było. Bardzo mocny item. Panie gigaśny Ben, co ty grasz? Tamkecz daje takie rzeczy. Shimmer scale'owe, no tak, to ma sens. Fajne, fajne. Podoba mi się to. Paradoksalnie, my to i tak wygraliśmy. 10 tysięcy obrażeń Kyla dwójka, co? Okej! Dobre! Dobra, jeszcze jedna Kyla, jesteśmy w domu. Byleby tutaj... O właśnie, no to już jesteśmy w domu. To teraz level 9. 9 Demacian. Atrox plus Xanthe na przykład. I to jest koniec. Dobra, mieli rację, ta kompozycja jest broken. Ja robię różne kompozycje, jakieś tam w tempo, tak dalej, staram się, one się wydają dobre. Ulepszam te epickie jednostki i tak dalej. A tutaj jest taka bryza. Taka po prostu bryza. Naprawdę za mocno tu jest. Dobra, zróbmy takie i zróbmy też takie. No i myślę, że to jest tyle. Że to już jesteśmy chyba w domu. Można jeszcze zobaczyć, czy nas nie grabują. No dobra, przekonajmy się, chłopki. Zobaczmy, jak bardzo to jest broken. Broken Banks. 10 tysięcy damage'a zrobiliśmy poprzednio. Teraz mamy, kurde, level 3. A Kyla się jeszcze skaluje od levelu, który posiadamy. Zaraz to sobie przeczytam. Także ona będzie jeszcze potężniejsza. Tak, na szóstym poziomie ma tutaj level upik i shreduje w ogóle. A na dziewiątym co ma? Bo nie zwróciłem uwagi, zaraz zobaczymy. Dobra, bierzemy to, chyba żeby szybciej tam dolecieć, nie? Bierzemy to. Tu trzeba pędzić po swoje. Na dziewiątym. Każdy atak wystrzela tym wave'em, który dostała na szóstym. I one jeszcze dalej lecą, okej. No to zróbmy power spike'a jeszcze jednego. No może dorzućmy to. A nie Lux. Może to będzie lepsze. No i teraz mamy, kurde, trzy elity. Dużo resów. Czekaj, to w ogóle adjacent przecież jest. To trzeba przecież ustawiać jakoś tak. Nie? Aha, ale to się nie stakuje. Dobra, to się nie stakuje. Dobra, zgłupiałem. To zaraz to sobie zmienimy. Po prostu trzeba się upewnić, że one stoją w parach. Znaczy, że każdy tam się za rączkę z kimś trzyma. No ale dobra, widzę, że to jest naprawdę broken. Jeszcze jak się udało dwa emblematy dorwać, też w ogóle. Dobra, także fajnie, że taka gierka w ogóle będzie, bo w porównaniu do tamtej drugiej, to ta jest dużo, dużo lepsza. Dobra, więc wy się tutaj trzymacie w parach. Tutaj sobie też pomagacie, jest git, wszystko. Tutaj zrobimy takie, o proszę. Dobra,
Lata tu robiły takie coś. Tu robiły takie coś, ewidentnie. Więc to jest to, co teoretycznie chciałem. Shen może się okazać lepszy w tej kompozycji mimo wszystko, bo jest też Invokerem. Razem z Galio. Ale... Ale wiadomo, jak Xanthe działa, tak jak mówiłem wcześniej. Więc chcemy jeszcze tutaj zamienić naszą... naszą... kto to jest? Guhen. Na Aatroxa potem. I Aatrox jest też Slayerem. No tak, no bo właśnie o to w tym chodzi w sumie. I Aatrox tutaj idealnie pasuje, bo on jest też Juggernautem. Kurde. Dobra, dobra, super. Za mocna kompozycja, za mocna. Powiem szczerze, że Noxus przy tej demacji to jest słaby. Noxus jest taki rerolowy. I on nie ma tam za bardzo dużo, za zbyt mocnych narzędzi. Bo co on tam ma? Tam Katarina kieruje? Właśnie Noxus próbowałem zrobić na drugim filmiku. Ej, to w sumie śmiesznie wyszło, że dzisiaj wyszedł filmik z demacji i z Noxusu. Tylko, że Noxus niestety nie... Nie, kurczę, nie wyciągnąłem... W pełni skrzydeł nie rozwinąłem. Nie rozwinąłem w pełni skrzydeł. Bo niestety nie potoczyło się to tak jak chciałem. Najwyżej zrobię rundę drugą. Zagram tym Noxusem tam off-stream. Jak wreszcie mi siądzie dobrze, to najwyżej nagram. Takie coś zrobiły. Natomiast no tam jest ta kata. Najwyższa jednostka to jest Sion. Ale Sion jest tylko gruby. On jest po prostu bruzerem. Więc to takie jest, kurde... Porównanie do demacji i zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj w sumie nie ma żadnej legendy, ale... Jarvan, myślę, że jedna z najlepszych jednostek w tym secie. Lux, to już jest jakiś tam carry ciekawy. Kayla, no wiadomo, Kayla reroll jest broken. Ale też jakby ta synergia sama w sobie, przecież ona daje, kurczę, radianty. Jeszcze daje resy. To jest kurde potężnie. Czuję się, jakbym miał taką darmową windę teraz do 9 levela. Jeszcze tylko kurczę Jarvana tutaj trzeba znaleźć. Stratek jeszcze by tutaj mógł pasować potencjalnie. Najsik? No i dobra, pędzimy dalej. Dam tutaj kurteczkę chłopkowi. Niech chłopek ma. No dobra. Ciekawie, a co tu było właśnie? Co tu było z tym? A, to po prostu spatula, okej. Okay. O kurde. To dobrze, że mamy dwie spatule ogólnie, bo to jeszcze wykorzystujemy strasznie dobrze tę krainę. Xanthe wywalił kogoś tam poza ekran. No widzicie, kurczę, tragedia early. Potem stabilizacja, Kayla się pojawiła i nagle, kurde, GG z bomby. Grubo. Pytanie, czy ktoś jakiś Wietnam zrobi, żeby obstawić czoła. O, to jest ten goldzik nasz, zawieruszony. Jest kolejny demacjalin. A, tutaj widać, kto się trzyma za rączkę. No to pięknie. Wszystko ładnie, pięknie. Teraz tak, co lepiej dołożyć? No Jarvana chyba, bo on ma te ceceki swoje mocne. Aczkolwiek pojawiają się troszkę AP itemki. Pytanie, czy nie lepiej tutaj się szykować na tego Aatroxa. Czy Aatrox... Ma takie same itemy jak Gwen, czy on jest AD? Natomiast z drugiej strony... Gunblade?
Może działać i na tym, i na tym. Okej, bo teraz już będą pełne, tak? To możemy zrobić Gunblade plus Guardbreaker, ewentualnie Morello na Sonę i Inferi Edge. Sam nie wiem. Mogę wrzucić jakiegoś innego Demacianina, na przykład tutaj. Mogę zrobić tak. I zrobić takie. I wrzucić też takie. Teraz zrobić tak. Mam tutaj upgrade. Dobra, zrobię jednak tak. Zrobię tak. Taka decyzja zapadła. Jak wygram, to sprzedam jednego Galio. Zobaczmy, dobra. Odbudowujemy teraz ekonomię. Troszkę szybko spuszowałem, ale chciałem tego streaka też utrzymać. Dobra, cyk. Proszę bardzo. To ja bym jednak chciał takie. I to jest Attack Damage Fighter, no dobra. W sensie ona jest chyba teraz silniejsza od niego. Ona jest chyba kurde silniejsza w tej chwili. Z drugiej strony... ma ten swój mieczyk. Dobra, ja go tutaj chcę wrzucić. Ja chcę, żeby on był z nami. Jeden Hex, okej. Czyli on tutaj ma mniejszy zasięg w ogóle. No zobaczmy, czy on coś zadaje. W ogóle dostał Radianta teraz. Gra go uznała za jedną z najsilniejszych jednostek. Bardzo słusznie. Chłopek tu już na 9 był. Z tym tam catchem. Te tam catche to są szalone, one tam od razu wbijają na maksa level. Dobra. 40, tutaj mamy jeszcze więcej. Zaraz Lux trójka się pojawi z niczego. No ciekawie jest, kurde. Tarik trójeczka, tu się dzieją rzeczy. Tutaj jest jakiś Darkin Slayer. No tu jakiś Wietnam się próbuje wydarzyć. Jakiś Wietnam pod tego Azira. Dobra, przetestujmy tego Tarika trójkę. Za pomocą naszej Kylie. Jeszcze jeden level i tak naprawdę wtedy się wydarzą rzeczy, nie? Bo tutaj Teresy polecą 5 elit na stole, czyli 5 radiantów będę miał. I ja pierdzielę, 5 radiantów. Już pomijam to, że ta Kayla będzie falami ciągle walić. Ale 5 radiantów to jest naprawdę dużo. No Aatrox chyba tutaj, co? Bo trzeba poulepszać. Dobra, Aatrox jest tutaj wzięty. Co my chcemy? Takie? Muszę zostawiać jeden slot na itemy na tych jednostkach. Żeby jak zdecyduje gra, że są najmocniejsze, to żeby, kurde, miały miejsce na ten radiant. Okej, patrzę, czy tutaj żadnych trójek nie wchodzą, żadne trójki Sejuani. Targon czwórka. Wow. Ciekawe to jest.
my się tutaj z Cześkiem bierzemy. Też te osoby, które tutaj z nami grają, to są w ogóle osoby ze streama. Także serdecznie je pozdrawiam. Dziękuję za to, że wpadają też w ogóle. A zwłaszcza, że biorą jeszcze czynny udział. Natomiast, kurde, mogę nie dolecieć. Mogę nie zdążyć dolecieć. 72. Coś trzeba posprzedawać. Żeby to przeżyć. Sześćdziesiąt. Dobra, dawaj, kurde, lecimy od razu tam. Cyk. Oraz tutaj. Cyk. Także witam, zapraszam. I lecimy. No to jest. 9 Demacja, Kyla, Kerry, Reroll. Teraz już ma te swoje fale na 9 poziomie. No i powinna teraz szaleć. Zobaczmy, czy faktycznie jest to tak broken wszystko. Dobra, są ceceki mocne. Tylko, że my mamy resy potężne strasznie. To jest taka Exodia chyba tego setu, co? Już mamy tutaj takie resy na Kyle. To już jest Exodia, nie? To jest to. Też czekaj, patrzę tutaj. Chłopek wygrywa ze mną? Prawie. Ciekawie, ciekawie. On ma 7 level. Także to jest bardzo ciekawe, że to się wydarzyło. Natomiast Xanthe się już ulepszył. Jeszcze teraz ulepszyć tego Aatroxa. I to już powinno być naprawdę takim totalnym endgame'em. Jeszcze dwie legendarne jednostki na drugim poziomie tutaj. Które są Demacjaninami też. O, wielkoziku, dawaj golda. Czy coś tutaj jest? No jest Sona, ale Sona już mam. No nie, tutaj nic nie chcemy. Dobra. Co stąd? Tutaj chcemy chyba jakiś itemek pod AP teraz. Ta Lux tutaj zrobiła duże obrażenia. Zobaczmy. Dobrze, że jest Morello, bo to jest anti-heal. Na Invokerów to brzmi jak coś dobrego, plus jeszcze Sunfire tutaj jest. No i Kyla co? 5000. 6 kafelków. No niesamowicie silne to jest. Aczkolwiek ciekaw jestem, czy taki Wietnam jakiś dowalony by z tym wygrał. Oczywiście nie mówimy o Wietnamie, który ma 3 gwiazdkowe jednostki. Tylko taki po prostu dobrze złożony. Dwugwiazdkowy. Ja jeszcze nie za bardzo mam pomysłu, jak takie Wietnamy składać. Ale coś tam próbowaliśmy dzisiaj na streamie. Dobra. No to... Targon 4, Invoker 4, Bastion 4. Bardzo ciekawy stół. Są trójki. No jest ciekawy, tylko tutaj jest ten chłopek, który nie ma damage'owego traita aktywnego. No ale może nie potrzebuje. Zobaczmy, ile on robi damage'a. 200 na razie zrobił. Kto tu tak naprawdę robi najwięcej w tym teamie jego? Soraka. Ale nie, tutaj jest ten. Tu jest Exodia. Także no, moi drodzy, tak. Zgadzam się. Demacja bardzo mocna. Łatwa w zagraniu. Wydaje mi się, że nawet jakbym miał 7 Demacjan, po prostu wrzuciłbym sobie Slayerów więcej. A, zwłaszcza, że Slayerzy w ogóle awansują o 1. Wystarczy jednego czempiona dodać. Jest lepiej.
Także ta Kayla mogłaby mieć tutaj tych Slayerów czterech i mieć 25% więcej damage'a, no to by było kurde mocne mimo wszystko. Więc nawet nie trzeba tych Demacjan wbijać na tak wysoki poziom. Wystarczy dodać po prostu Slayerów, tak mi się wydaje. Natomiast tak, jest to bardzo mocne. Czy Garen by się tutaj trafił? Gareniacz? Nie było Gareniacza. Także tak to wyglądało. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam też na TikToka. Całuję w cic!